Witajcie, moi drodzy, w sercu Maryi. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy. Potężny Boże, Twoje słowo mówi, że dla tych, którzy czczą Twoje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości, a w jego promieniach pojawi się uzdrowienie. Spraw, aby Twoje światło świeciło nad nami wszystkimi. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, jesteś naszą skałą, gdy potrzebujemy oparcia i twierdzą, w której zawsze możemy znaleźć w Tobie schronienie. Ty jesteś Bogiem, który przebacza nasze grzechy i uzdrawia nasze słabości i choroby, odkupując nasze życie z otchłani i obdarzając nas miłością i współczuciem. Boże, Twoje słowo mówi, że jesteś wołaniem wszystkich, którzy Cię wzywają. Mówisz, że wyślesz swoje słowo i uzdrowisz nas. Prosimy, zwiększ naszą wiarę, abyśmy mogli wezwać Twoją niewyczerpalną miłość do uzdrowienia, której tak bardzo potrzebujemy. Boże, utrudzonym daj siłę i pomnóż moc słabych. Proszę, pomóż nam czerpać z Twojej siły, gdy czujemy się słabi. Ty jesteś Bogiem wszelkiej nadziei. Ty jesteś pocieszycielem. Ty jesteś źródłem wody żywej. Pomóż nam odnaleźć w Tobie życie w całej jego pełni. Boże, Ty stworzyłeś wszystko i wszystko podtrzymujesz. Ulżyj nam w bólu i cierpieniu i wzmocnij nas, gdy czujemy, że nie jesteśmy w stanie iść dalej. Panie, błogosław nam i strzeż nas. Zwróć swoje oblicze ku nam. Twoja moc jest wystarczająco wielka, aby uleczyć każdą naszą chorobę. Wyciągnij do nas swoją uzdrawiającą dłoń. Ty jesteś Bogiem wytrwałości i zachęty. Pomóż nam żyć w doskonałej harmonii z Tobą i wysławiać Cię myślami, słowami i czynami. Potężny Boże, wysłuchaj, proszę, naszych modlitw, gdy wzywamy Twojego potężnego imienia i przywróć nam pełnię zdrowia i siły. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, niech ta modlitwa przyniesie Wam siłę w cierpieniu i bólu. Niech da Wam pocieszenie i powrót do zdrowia. Niech pomoże Wam odnaleźć siłę bez względu na okoliczności. Niech łaska, miłosierdzie i pokój będą z Wami. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dołączcie proszę do naszej duchowej podróży. Złóżcie swoje prośby w intencji uzdrowienia siebie, rodziny i przyjaciół. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie modlitwy. Niech Was Bóg błogosławi i strzeże.